Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Zainteresowani, co tam się dzieje w pięćdziesiątce? No to, no to posłuchajcie. Ultramar podczas sztormu, który ogarnął galaktykę, stał się przynajmniej na początku bastionem zdrowego rozsądku i bezpieczeństwa dla stłoczonych, pełnych przerażenia sług Imperium. Gdy ich Imperium rozpadało się wokół nich, i Ultramar był przez wielu postrzegany jako jedyna opcja, Pozostająca w rękach ludu imperatora. Sukcesorzy doktryny Ultramariów dołączyli wszelkich starań, aby wrócić do Ultramarów, do Ultramaru, do domu swoich przodków. Niektórzy nie mogli opuścić swoich światów, ponieważ znajdowały się tam ich fortece gen, genoziarnen, jednak w większości udało się przemienić ich zakony w zakony związane ze statkami floty. Był to jedyny sposób na uniknięcie nowego pożyracza, który nie skupił na nich swojej uwagi. I jedyny sposób na podróż do systemu Ultramaru. W początkach 42. milenium małe imperia, małe imperium Ultramarskie w ramach stania się imperium rozszerzyło swój obszar, a bezbronne, pozbawione przywódców postimperialne światy chętnie przyłączyły się do sukcesora Ultramaru. Ekspansja ta nie była wyłącznie humanitarna, ponieważ nagły napływ kolejnych zakonów Wymagał ogromnego zwiększenia liczby światów, z których mogli prowadzić rekrutacje, a także szkolić przyszłych żołnierzy Gwardii Postimperialnej. Potrzeba też było większej infrastruktury, by pomieścić wszystkich nowoprzymyłych. Przybyłych pod koniec 42. milenium prawie 3000 Astartes przybyło do Ultramaru i nadal desperacko pomagali w walce z diabelskimi najeźdźcami Raz Zinos i heretyckim Pomiotem, który wylewał się ze wszystkich stron, resztki zakonów Eagle Warriors oraz Genesis, w szczególności odegrały zasadniczą rolę w obronie pobliskich systemów w granicach systemu Ultramaru. Gdy pierwsze tysiąc lat drugiej ery walk, Age of Strife wszyscy ci, którzy dołączyli do Ultramaru, stali się e, niemal jednorodną masą, ponieważ wzmocnienia dla osłabionych kompanii pochodziły z każdego miejsca, w którym mogli je znaleźć. Ogólnie rzecz biorąc, armie Ultramaru z tego okresu wydawały się być dziwnymi, wielobarwnymi grupami. Przy czym każda kompania często miała w swoich strukturach Marines pochodzących maksymalnie z sześciu różnych zakonów. Astartes Ultramaru używało genoziarna swojego prymarchy, a ten sam materiał by wyko był wykorzystywany w innych zakonach, niezależnie od pochodzenia oryginalnego ziarna. W tym okresie wszyscy byli, wszyscy byli gwardziści lub żołnierze systemu obrony planetarnej, którzy pozostali w obrębie systemu, zostali powołani ponownie do armii. Marneus Augustus Kalgar próbował trzymać się kodeksu swojego ojca Guilimana, ale nie udało się uniknąć kompromisów. Nigdy wcześniej nie spotkał się z taką sytuacją. Jakiekolwiek oddziały, które mógł pozyskać, brały udział w bitwach w wielu podsektorach. Organizacja światów mogła poczekać, chwilowo musiał je tylko utrzymać. Poziom życia w światach systemu ultramar był znacznie poniżej tego, co, do którego ludzie przyzwyczaili się. W czasach 41 milenium stłoczenie wielkiej liczby ludności, spowodowany przez napływ uchodźców sprawił, że podstawowe zasoby były ograniczone, wprowadzono intensywne racjonowanie oraz nałożono wysokie podatki na ogół społeczeństwa. W miarę jak pamięć o imperatorze stawała się coraz bardziej odległa, a pogłoski o jego śmierci rozprzestrzeniły się, zaczęto czcić i modlić się do obrońców królestwa, aniołów śmierci, a Kulty zaczęły się rozprzestrzeniać w różnych światach ultramaru, a Marines stali się postaciami boskiego sądu i podziwu. Żadna dziesięcina nie została nigdy odrzucona przez tych pozostających w objęciach ignorancji prostaków. Nawet gdy umierali z głodu na ulicy, ślepe oddanie rosło w siłę. Niektórzy mówili o pogardzie, że żaden z Marines tego nie negował. Wielu potajemnie wierzyło i uważało za lepszych od zwykłych śmiertelników. Uważało się za lepszych i zwyk od zwykłych śmiertelników, a potwierdzenie tego przez osoby świeckie musiało podnieść ich wyobrażenie o sobie do niesamowitego poziomu. Nie inaczej było ze słynnym Kato Sicariusem. Dawniej z Ultramarinsa II Kompanii Sicarius stał się Centurionem, e, Centurion Maximal, najwyższym centurionem wojsko obronnych, rangi stworzonej przez Kalgara, który w tym momencie był już sędziwy. Sicarius... Dowodził ofensywnymi działaniami wojennymi, aby powstrzymać heretyków, przerażające rasy Zinos i innych rywali Imperium, przed zburzeniem tego, co już mieli, podczas gdy Kalgar poinstruował e, Agemana, regenta Ultramaru i rywala Sykariusa, aby we współpracy z nim samym dbał o administrację i ustanawianie prawa królestwa. Do 455 roku 42 milenium w Kalgarze rósł niepokój. Pożądał ekspansji Ultramaru, przywrócenia zdrowego rozsądku w galaktyce i odtworzenia dawnego imperium. Widział siebie je samego jako Gilimana, który przywrócił imperium z chaosu z powrotem do ładu po herezji Horusa. Był bardzo zły, że Kato Sikarius nie pomagał w realizacji ekspansji granic Ultramaru. Sikarius starał się wytłumaczyć, że był zbyt mocno obciążony utrzymaniem bezpieczeństwa w królestwie i że wysłanie wojsk na walkę o nowe terytoria. Będzie oznaczało, mm, będzie oznaczało pozostawienie innych światów bezbronnymi. Niemniej jednak Kalgar zaczął wturować Sikariusowi i wysłał kilka własnych wypraw jako jego. Jednak, w świadomości ludzi, Sikarius był prawdziwym bohaterem i wielu zaczęło go otwarcie chwalić. Zwolennicy Kato zaczęli zamieniać jego poglądy na temat bezpieczeństwa na poglądy o czystości rasowej. Hasło Ultramar dla Ultramarów zaczęło być słyszane w brudnych, przeludnionych miastach w całym Królestwie. To właśnie w 553 roku 42. milenium ta rosnąca nieufność między triumviratem osiągnęła szczyt. Wielki władca chaosu zwany Vashnamaranem zgromadził ogromną armię pełnych szaleństwa, zwiedzionych sług, wspieranych przez demoniczne bestiomaszyny oraz flotę statków. Spustoszył już Imperium Goldyjskie oraz Imperium Torian. Kalgar wezwał ogromne siły Ultramaru, by wyszły e, z defensywy królestwa i zaangażowały się w walkę dla chwały i dla imperatora. Sicarius zadziwiająco jawnie nie zgodził się z nim, stwierdząc, że to całkowicie głupie. Siły Ravagera nie były na drodze do Ultramaru. E, po co ryzykować wojnę, której mogliby nie wygrać, a która zostawiłaby królestwo znacznie osłabione? Sikarius nie był w tym osamotniony, a kilka wasalskich zakonnych mistrzów przekonywało Kalgara do ponownego rozważenia swojego planu. On tego jednak nie zrobił. Tak więc siła 500 Astartes z towarzyszącymi im statkami floty Ultramaru oraz małą armią zwykłych żołnierzy ruszyła do walki z pustoszycielem. Co ważne, Sikarius pozostał w granicach Ultramaru podczas gdy Ageman, chcąc zaskarbić sobie przychylność Kalgara, Przyłączył się do Krucjaty, drugiej co do wielkości siły Marines od czasu upadku Imperium, zanurzając się w mroku niezbadanego regionu poza granicami świata Ultramar. To właśnie na świecie Trasis Kalgar związał Wasznamrama i jego siły w walkę. Siedem milionów pieniących się szaleńców i bezdusznych najemników stanęło naprzeciw Kalgarowi z liczącą tylko trzy tysiące osób kompanią, z czego tylko 500 to byli Marines. Bitwa na równinie Kantor była legendarna. Kalgar użył każdej sztuczki i podstępu nauczonego w kodeksie walki Astartes, a nawet kilku improwizacji, o to ciekawe, zaproponowanych przez Teliona i uświęconego Drednota Oriela. Wojna była bandycka, brutalna i krótka. Kalgar po prostu nie mógł pokonać przytłaczającej liczebnością sił pieszcy, która go zaatakowała. To było ponure świadectwo, jak bardzo, jak bardzo Ultramar upadł, że nie mógł już nawet pokonać takiej siły jak ta zbieracka armia. Kalgar postanowił, że to on będzie tym, który zakończy wojnę. Walczył i przedzierał się przez stosy obrzydliwych, chaotycznych ciał. Ageman i jego gwardia honorowa podążała za nim. Mistrz zakonny dotarł na odległość czternastu stóp od na Ramana, jednakże tragicznie dla niego jadowity pocisk wystrzelony przez zdeprawowanego najemnika Eldarskiego trafił Kalgara w kardło. Podobno Eldar zdążył powiedzieć Kalgarowi, jak, leżał, jak ten leżał umierający, że trujący Bolt otrzymał od czołowego władcy z królestwa cieni. Podła kreatura nie zdołała powiedzieć Kalgarowi, kim jest rzeczony władca, ponieważ Ageman ściął jego głowę z ramion i wyciągnął jego umierające ciało z wiru walki. Zakrwawieni i złamani po tygodniach walk, nielicznym ocalałym z nieszczęsnej krucjaty udało się przedrzeć przez drogę powrotną do swoich kapsuł i wycofać z powrotem do ultramaru, kiedy jednak Ageman i resztki ocalałych wrócili. Ultramar nie był taki, jak go zapamiętali. Banery, ogłaszające wstąpienie Sikariusa jako mistrza zakonnego, trzepotały na wietrze na całym świecie. Rozpoczęły się prace nad posągami i pomnikami ku czci Kato Sikariusa. Jak miał się dowiedzieć Ageman, Kato poinformował rady mistrzów zakonnych, że Kalgar, ruszając na krucjatę, obiecał, obiecał mu przywództwo nad Ultramarem, wiedząc, że zginie na swojej krucjacie. Sikarius potępił Kalgara jako przerażonego, łamiącego zasady kodeksu Astartes, co według Sikariusa stało się najcięższą herezją, i oskarżył Agemana o spaczenie umysłu Kalgara. Detektory obronne i okręty wojenne, które przechwyciły powracającą flotę, dały im dwie możliwości: Ageman się poddaje, a reszta zostaje przyjęta z powrotem do ultramaru lub wszyscy zostaną zabici jako heretycy najwyższego rzędu. Heroicznie odmówili. Zostali niezwłocznie przyjęci na pokładzie przez nikczemnego pochlebce mistrza Tytusa z zakonu Genesis, który został regentem pod nieobecność Agemana. Jego siły przytłoczyły krzyżowców, a Ageman został sprowadzony na makreak w łańcuchach. Po Telionie i jego kontyngencie nie znaleziono żadnego śladu. Niektórzy mówili, że zginął na Krucjacie, podczas gdy najbardziej rozpowszechnioną teorią jest to, że gdy zobaczył, czym stał się jego ukochany ultramar, zrzucił zbroję z obrzydzenia, przeklinając. O Imperium, kto cię takim uczynił? powiedział. Zanim oni jego najbliżsi akolitowie przywdzieli proste zakapturzone, e, znaczy zanim, czyli po nim, e, oni jego najbliżsi akolitowie przywdzieli proste zakapturzone szaty i zniknęli w pustce za Ultramarem. Severus Ageman został stracony przez talasarskie ostrze Sikariusa przed milionami poddanych adoratorów. W ciągu następnych tysiącleci Ultramar stał się bardziej skoncentrowany wewnętrznie, a kult osoby Sikariusa Wzrósł na tyle, aż najwyższy mistrz kapituły Ultramaru zażądał, aby od teraz był czczony jak Bóg, którym był. Marines stali się na wpół boskimi aniołami i byli czczeni razem z nim. Synowie Oraru szczególnie troszczyli się o to, żeby kult Kato był ściśle uregulowany. Święte księgi i historie o nim piętrzyły się, a mity stawały się faktami, a fakty kłamstwem, a z biegiem czasu Sikarius coraz bardziej szalał. Był potomkiem Boga Imperatora, tak więc posiadał... Ponieważ, taki, ponieważ Bóg Imperator był martwy, on, Kato Sikarius, był Bogiem. Posiadł obsydianową fortecę na Makrak. Przez monolityczne wnętrze twierdzy zaczęły wyrastać witraże przedstawiającego walczącego i zabijańcego Behemota w pojedynkę lub walczącego z potwornym, spaczonym demonem Kalgarem. W 43. milenium Ultramar został przemianowany na Grand Sikarium, na cześć ich Boga. Był on królem wszystkich Maryi kosmosu i zażądał, aby go tak traktowali. Choć potężny, ponad miarę, zawsze był paranoikiem, a niejawna, świdrująca swym spojrzeniem specjalna jednostka poddana zakonowi, znana jako Idol Traitors, poruszała się pośród obskurnych społeczeństw Wielkiego Sikarium, od pola popiołów na Tarsis do kopalni Kolchis. Każdy, kto nawet wyraził obawę o działanie Sikariusa, został zostawał aresztowany i poddawany torturom. Jego rozległa sala tronowa w twierdzy obsydianowej była podobno hojnie zdobiona we wszystkich najwspanialszych zdobieniach i ozdobach, jego strażnicy strzegli każdych drzwi, a on nie wpuszczał nikogo do swojego sanktuarium, a wszystkimi sprawami państwowymi zajmował się tytus nędzny regent Sicarium. Na wielkich pikach okalających cytadele głowy Kalgara i Agemana zostały nabite i był to wyraźny znak, że ultramari cała chwała, która się z nim związała, która się z nim wiązała, była martwa. Pozostało tylko szaleństwo i abominacja Sikariusa. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Warhammera 50H Fiction. to Fiction. To były te wydarzenia dziejące się na Ultramarze. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj i trzymajcie się do następnego razu. Cześć! Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.